Naszym gościem Tomasz Adamek, witaj Tomek. Witam. Tomek, powiedz, jak czujesz się w Polsce? No, przyjechałeś odwiedzić swoje rodzinne strony i nie tylko. Jesteś człowiekiem chyba dość zajętym. Jaki plan masz na te najbliższe dni? Znaczy oczywiście wakacje, bo pora wakacyjna, chciałem odwiedzić Polskę z rodziną i przy okazji odwiedziłem Warszawę, miałem swoje sprawy sponsorskie, które musiałem pozałatwiać. No nie odwiedzam tak często Polski, jak bym chciał, ale w miarę możliwości staram się odwiedzać moje rodziny i zawsze miło do niej wracam. No właśnie, a Tomek, powiedz, jak chodzi, jeżeli chodzi o kierunek Polski, jest szansa na to, żebyś walczył tutaj u nas w kraju, czy raczej tylko Stany Zjednoczone, bo po walce rzuciłeś hasło, że najbliższy pojedynek, a właściwie nawet dwa, to będą jednak w USA. Znaczy na pewno 8 września walczę w USA. Jest propozycja stoczenia walki w Polsce po 8 września, czyli po tej kolejnej walce na terenie Polski. Firma Portal chciałaby taką walkę zorganizować, ale no nie sięgam aż tak daleko planami nigdy, bo zawsze mam na myśli walkę kolejną, która ma się odbyć 8 września, bo się trzeba się przygotować i trzeba wyjść, trzeba wygrać taką walkę. Więc plany są, ale mówię, 8 września to jest pierwsza data, która jest i na tej walce się będę skupiał. Pojawiło się na nazwisko Johnsona, z tego co pamiętam. Powiedz, potwierdzasz to nazwisko, rozmawiacie z tym zawodnikiem, czy to jest tylko kaczka dziennikarska? Nie, to jest, gdzieś tam się jego nazwisko gdzieś tam było wymienione, ale no już w zasadzie Kevin Johnson przegrał z moim ostatnim sparring partnerem, także trudno mi tutaj coś mówić na ten temat dzisiaj, na temat przeciwnika. Myślę, że za jakieś 2-3 tygodnie będzie oficjalnie podane, jaki przeciwnik będzie. Powiedz Tomek, wcześniej zacząłeś od, powiedzmy, Chrisa Areole, był Michael Grant, było kilku tych zawodników, doszedłeś do Witalia Kliczki. Na dzień dzisiejszy jak wygląda plan Tomka Adamka, jeżeli chodzi o dojście do walki o tytuł mistrza świata? Czy poczekasz, nie wiem, pół roku, 8 miesięcy, kiedy Kliczko, przynajmniej ten starszy, zwakuje tytuł i odejdzie na emeryturę, czy nie patrzysz na to i idziesz, jakby to powiedzieć, prostym torem do walki, nie wiem, może tym razem z Władimirem? Prosta zasada. No jeżeli chcesz być mistrzem, musisz walczyć z najlepszymi. Walki średnie, podrzędne nie interesują mnie, bo kibice chcą zobaczyć wojowników i taki jestem. I jeżeli mam walczyć, to tylko walczyć z najlepszymi i piąć się w górę, by dostać walkę o mistrzostwo świata. Walki pośrednie mnie nie interesują. Tomek, a powiedz, po walce z Kliczką Roger mówił, że popełniliście błąd, że walka była za szybko. Ty tak teraz patrząc z perspektywy, zgodzisz się z nim? Jakbyś miał teraz wybór, to odsunąłbyś ten pojedynek w czasie, czy żeście zostali, że tak powiem, podstawieni pod murem? Znaczy nie pod murem, bo przecież to jest moja decyzja, zawsze wybór. Kontrakt jest, ja podpisuję, nikt inny za mnie tego nie robi. Na pewno wszyscy widzieli przecież, że w tej walce byłem wolny, byłem nie był prawdziwy Tomasz Tomek, szybki i wielki wojownik, także no popełniliśmy kilka błędów, ale no trudno, walka przegrana i trzeba było wrócić na salę, czego dokonałem, trenując ciężko, powracając efektownie, już wygrywając dwie walki, więc życie. A powiedz Tomek, ostatnia walka z Eddie Chambersem, no pojedynek bardzo ciekawy dla kibiców. Chambers kontuzjowany, ty po walce powiedziałeś, że nie wiedziałeś o tej kontuzji. Jak to jest? To był błąd narożnika, nikt cię nie poinformował? Czy to było jakieś, nie wiem, no w ferworze tego, że emocji po walce? Trudno mi tutaj no, mówić za przeciwnika, no każdy szuka, każdy coś tam zawsze ma, jakąś wymówkę próbuje znaleźć. Myślę, że kibice oczywiście zadowoleni są, bo walkę zwyciężyłem, aczkolwiek na pewno kibice chcieli zobaczyć walkę dwóch gigantów, jak walczy wymianą ciosów, jak to była walka z Aguilerą. No tej walki tutaj nie było, bo Chambers to zawodnik, który nie idzie na wymianę, który nie daje do końca widowiska takiego, jakiego by kibice oczekiwali. Stąd, no bo walka była jak była, no jest niewygodny pięściarz, bardzo do boksowania, ale poradziłem sobie i wygrałem bez problemu. No właśnie Chambers cię zaskoczył tym, że unikał pojedynku. Spodziewałeś się, Tomek, że będzie trochę tych wymian? Na pewno. Bo faktycznie musieliście go gonić tak naprawdę. Tak, jeżeli on ważył w spodniach od dresu
202 funty, czyli 90, ważył 2 kilo, to było wiadomo, że będzie szybki, będzie unikał walki. Bo gdyby ważył pewnie 5 kg więcej, to by się nastawiał na wielką wojnę, a tej wojny nie było, stąd było, znaczy, tak ten Roger mówił, że oni go odchudzili, by być szybkim, by być szybszym ode mnie i w ten sposób chcieli mnie ograć, a druga sprawa, ja staram się zawsze dostosować do wszystkiego i mimo to, że on był bardzo szybciutki, przy mnie wyglądał bardzo mały, no wygrałem zasłużenie i tylko szkoda, że nie było wielkiej wojny ringowej, no bo te wojny ja sam lubię i chcę zawsze pokazywać świetne widowisko kibiców. A powiedz, macie już kilka nazwisk na palecie, jeżeli chodzi o kolejnych rywali, to mają być zawodnicy na poziomie, może lepsi od Chambersa, też tak wysoko notowani, czy teraz cię czeka lżejszy pojedynek? No bo, nie, tak? Na pewno jeżeli walczę z czołówką, bo mówię, wspomniałem już wcześniej, średnie walki pośrednie mnie nie interesują, bo one tak naprawdę nic mi nie dają, nie wnoszą nic do życia, do mojej kariery, jeżeli mam się dobić walki jeszcze raz o mistrzostwo świata i rozwijać się, no to tylko walce z najlepszymi, no bo takie walki są mi potrzebne. A powiedz tak, portfel chciałby twojej walki z Aleksandrem Povetkinem. Mnie się wydaje, że raczej Rosjanin chyba nie będzie chciał z tobą walczyć. Myślę, że zgodzi się na pojedynek. Na dzień dzisiejszy taka walka się nie odbędzie, no bo oni się nie interesują tą walką. W przyszłym roku myślę, że tam rozmawiał z kimś tam, że w przyszłym roku mogliby taką walkę pomyśleć, ale ten rok jest wykluczony. A czy Tomek zgodziłby się walczyć z Povetkinem na przykład w Moskwie? Bo Rosjanie na pewno będą chcieli... To jest biznes. Jeżeli to jest moja praca, jadę tam, gdzie ktoś proponuje, gdzie organizuje, ale na dzień dzisiejszy taka walka na pewno nie ma miejsca. A Tomek, myślisz powoli już o końcu kariery? Myślisz o tym, co będzie za, nie wiem, rok, dwa, trzy lata i co Tomek Adamek będzie robił w boksie? Na pewno myślę, co jest dziś, bo jestem tylko człowiekiem i mogę tylko myśleć, jaki mam plan, ale to jest tylko plan ziemski, więc tam Pan Bóg każdemu jakąś drogę przygotował i zobaczymy, jak będzie. Oby było zdrowie i jeszcze chcę w ringu troszeczkę pozostać, bo czuję się na siłach, a jeżeli będzie inaczej, no to trzeba być pomalutko odchodzić i zająć się biznesem. A myślisz, że bracia Kliczko, nie wiem, na przykład Władimir lub Witali, ponownie spojrzą na ciebie przychylnym okiem, bo u nich trudno jest dostać drugą walkę. Ci zawodnicy, którzy już z nimi walczyli, to na ogół czekają, no nie wiem, minimum dwa, nieraz dłużej lat, zanim w ogóle dojdą do tego szczebelka. No tak, ale trzeba pamiętać, że jeżeli wygrałem z Chambersem, jestem sklasyfikowany bardzo wysoko i tak naprawdę taką walkę potem zasługujesz, jeżeli wygrywasz z najlepszym. Można przychodzić, to nie ma ten problem. Czyli tym razem można powiedzieć, że Tomasz Adamek sobie po prostu wyboksuje walkę o Mistrzostwo Świata. Ale tak jest zawsze. To nie jest tak, że ktoś ci daje zaproszenie i idziesz z 20 miejsca walczyć o Mistrzostwo Świata. Zasługujesz, bo wygrywasz kilka kolejnych walk po porażce i na taką walkę zasługujesz. Także dlatego to jest moja droga. Walczę z najlepszymi. Był Chambers numer 1 jako amerykański pięściarz, którego pokonałem, stąd dalej będę walczył z czołówką, by na taką walkę zasłużyć. Tomek, pokonałeś kilku doświadczonych zawodników, teraz był zawodnik 5 lat od ciebie młodszy. Myślisz, że ta waga ciężka, patrząc nawet przez pryzmat tego Chambersa, przez pryzmat Povetkina, jest w stanie wrócić na ten wysoki poziom, bo tak naprawdę poza tobą, w braćmi Kliczko, jeszcze może dwoma, trzema nazwiskami, no to tu tak naprawdę są zawodnicy, których kibice niespecjalnie poważają jako wysoki poziom, jeżeli chodzi o boks. Znaczy są najważniejsze, żeby były walki interesujące, no, czy akurat tak jest, że jestem w czołówce, no mówię, może ciężkie wadze dziś nie ma na tych wielkich walk, wielkich, które były kiedyś, ale to w każdej kategorii wagowej są dobre lata, te tłuste, a potem są chude, no dzisiaj patrzymy na dzisiaj walka o Mayweather waga jego właśnie tam, czy Pacquiao, tam tak. Te wielkie walki.
Ale to jest tak zawsze, no tak się za rok, tego, dwa lata może nie być, będzie padł na przykład średni, kiedyś był De La Hoya, także no, trudno tutaj strzelać. Najważniejsze, by dawać dobre walki kibicom, bo no bo one właśnie przyciągają kibiców i one dają widowisko, więc bo to cały, na tym polega cały biznes bokserski. No jeżeli są świetne walki, jeżeli są wymiany ciosów, masz kibiców, oni przychodzą, chcą cię oglądać, szanują cię, a ty dajesz im widowisko. Tomek, a powiedz mi, widziałbyś się na przykład w powtórnej walce z Andrzejem Gołotą, bo Gołocie na pewno tam... Nie widziałbyś się, bo Gołota na pewno boli go ta porażka z tobą, o tym jesteśmy tak, chyba przekonani. Jeżeli chodzi o Polaków, temat jest zamknięty. Aha, czyli żaden z Polaków nie jest w stanie cię przekonać do wyjścia na ring. Dobrze. Tomek, powiedz, a jeżeli chodzi na przykład o to, co dzieje się ostatnio na polskim ringu, można to tak nazwać, druga gala w pay-per-view, no pierwsza była sukcesem, bo był Tomasz Adamek i Witalij Kliczko. Myślisz, że no, w tym momencie już nie Dawid Cygan-Kostecki, ale Artur Szpilka czy Roy Jones Jr. jest w stanie pociągnąć ratingi no przynajmniej na porównywalnym poziomie albo chociaż w połowie tak dobrym jak twoje? Na każdy sukces trzeba zapracować wojnami ringowymi i jeżeli te wojny będą toczyć zawodnicy, no to kiedyś w przyszłości mogą być te walki sprzedawane w dobrej ilości, no, czyli jak to powiedzieć, no nie wiem, w setkach tysięcy. No, nie da się anonimowego zawodnika puścić na ringi i sprzedać, nie wiem, 500, pół miliona per preview. Bo przecież to jest nierealne. Także na wielkie sumy ilości sprzedanych pay-per-view trzeba zapracować. Niestety, no ja wojny toczę od 2005 roku z Polem Brixem. Także na pewno każdemu tego życzę, a na to trzeba zapracować. No właśnie, Tomek, pay-per-view to jest taki ostatnio, powiedzmy, chwytliwy temat tu w Polsce. Ty myślisz, że byłaby szansa, żeby kiedyś twój pojedynek, na przykład o Mistrzostwo Świata, był w pay-per-view, ale nie w Polsce, tylko w Stanach Zjednoczonych? Myślisz, że ta telewizja HBO jeszcze zapuka do drzwi z szyldem Tomasz Adamek? Jestem przekonany, jeżeli będę zwyciężał i wygrywał kolejne walki, czyli 8 września, jest plan też tam o grudniu, a telewizja NBC walki moje powtarza cały czas, tak jak była walka z Aguilerą przedostatnia, była powtarzana przez 2 tygodnie kilka razy, nie wiem, czy 5 czy 6 razy, no to utrwalasz się amerykańskiemu widzowi, jeżeli widzą, że walczysz efektownie, no to oni per wykupują, no taki jest biznes w boksie amerykańskim, no, stąd wielkie ilości sprzedanych per-per-view są przez zawodników jak Mayweather, którzy walczą czysto i sprzedają się znakomicie. Tomek, a powiedz, jeżeli chodzi właśnie o system pay-per-view, masz teraz telewizję NBC ogólnodostępną, wiesz, jaka ilość kibiców oglądała cię na tej stacji? Nie wiem, jestem w Polsce, myślę, że za tam kilka dni będą podane cyfry, ale na pewno była dobra, bo zaraz walkę powtarzali w niedzielę, zaraz walkę powtarzali w środę. Także no, kibic amerykański może mnie oglądać i się z tego bardzo cieszę, no bo jeżeli myślimy, by sprzedać też siebie kibicowi amerykańskiemu, no to tylko przez właśnie takie telewizje dostępne jak NBC. Wśród polskich, że tak powiem, kibiców, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, jesteś uznawany za bohatera. A jak to jest, jeżeli chodzi o Amerykanów? Jesteś osobą rozpoznawalną? Nie wiem, idziesz do sklepu i oni, że tak powiem, witają cię. Widzisz, że, nie wiem, czujesz wzrok ludzi? Czy jeszcze nie jesteś na tym poziomie, że ciężko ci jest przejść na ulicy w Stanach? No na pewno nie jesteś w stanie być w Ameryce rozpoznawalny przez 320 milionów ludzi, no bo tyle tam ludzi mieszka, ale kto się interesuje sportem, jadąc do domu, czyli do Polski, na lotnisku podchodzi facet jeden, drugi, piąty i Amerykanie i mówią, oglądaliśmy twoją walkę, bo oglądali powtórki. Jesteśmy, mówi, Great Fighter, mówią, no i gratulują, czyli na pewno telewizja dostępna robi popularność i mają ludzie możliwość mi oglądania, także na pewno jest to jakiś etap. Mhm. Powiedz, Tomek, jeżeli chodzi o twoją przyszłość, walczyłeś teraz znowu, można powiedzieć, w trochę innym limicie wagowym, dobrze się, jeżeli chodzi o twoją osobę, ty dobrze czułeś się teraz ważąc tyle, ile wniosłeś na wagę przed walką z Chambersem, nie wiem, czy macie zamiar coś zbijać, a może jeszcze przybrać na wadze przed kolejnym pojedynkiem, jaki jest plan Rogera? Nigdy,
jak zmieniłem wagę na wagę ciężką, na wagę ciężką, nigdy nie patrzyłem do końca na wagę. Jem naturalnie, piję tyle, ile potrzebuje mój organizm. Czuję się znakomicie i to, że akurat tam wszyscy mówili, że przy tyłem ważyłem 102 kilo, akurat byłem po obiedzie i pojedliśmy obiad przed wagą i stąd było 2 kilo. W dzień walki ważyłem pewnie 220 funtów, czyli 100 kilo, to jest moja naturalna waga, 100, 101. Także czuję się w tej wadze dobrze i mam nadzieję, że takich kolejnych walkach taka waga będzie. A powiedz, poprzednio w walce z Kliczką nie udało wam się znaleźć na niego recepty. Myślisz, że teraz jesteś bogatszy o doświadczenie i tą receptę na jednego z braci Kliczków byś dzisiaj znalazł? Mój atut to jest szybkość i zmienianie pozycji, to są moje największe atuty. Jeżeli nie mam szybkości, to nie mogę pokonać żadnego przeciwnika. W walce tamtej byłem przeciwnikiem, to coś było nie tak. I jedną z najbardziej emocjonujących walk stoczyłeś z Chrisem Areolą. Jest szansa na to, że dojdzie do rewanżu pomiędzy wami? Jak teamy rozmawiają, może, czy nie? Być może w przyszłym roku zaraz skoczymy na telewizję znowu HBO i jest tam Seth Michel, jest Areola. Jeżeli oni wyrażą chęć walki, stoczenia walki ze mną, jak najbardziej, no ja jestem otwarty. A powiedz, Tomek, jak ty podchodzisz do tego, bo powiedzmy, zyskałeś po walce z Kliczkami taką groną, można powiedzieć, krytyków, ale ludzie to jest jedna strona, tak jak mówiłeś i wielokrotnie powtarzałeś w wywiadach, że tak zwani hejterzy zawsze byli, są i będą. A jak podchodzisz do tego, że z ust na przykład młodego pięściarza, takiego jak Szpilka, wobec twojej osoby padają na okrągło jakieś słowa krytyki w mediach i no tak jak powiedział już mój kolega redakcyjny wcześniej, jest takie, no nie chcę to nazwać jakoś bezczelnie, ale takie chamskie promowanie na twoim nazwisku. Ale no to jest, dzisiaj internet można powiedzieć, no jest numer jeden w Polsce i bo każdy praktycznie go ma, dostęp i tam można wypisywać różne rzeczy. Nawet ja wierzę w to, że to było widać na walce z Kliczko, po walce są ratingi, ile ludzi wstaje o godzinie 4 tam oglądać moje walki. Ilu widzów, ilu fanów tak naprawdę mam, a to, że ktoś tam coś pisze, no to są złośliwi i będą zawsze pisać, no nigdy nie dogodzisz się z kibicą. A po drugie mówię, no widowisko pokazujesz w ringu i dzisiaj gadanie o kimś czy pisanie na kogoś, to w ogóle nie ma sensu, dlatego ja się tym nigdy nie przejmuję, a wchodzę do ringu i podaję siebie w ten sposób. I to jest recepta. Ale przeszkadza ci to, że na przykład, że tak powiem, że menadżerowie Szpilki wymyślili mu taką promocję na najbardziej znanym zawodniku w Polsce? To naprawdę nic nie daje, bo jeżeli chcesz sprzedać pay-per-view, jeżeli chcesz, żeby ktoś wstał na ciebie o 4 rano czy o 5, jak walczę w USA, to nie to, że ja gadam głupoty, tylko chodzi oglądać wojownika, a więc mówię, no jeżeli jesteś wojownikiem i toczysz wielkie wojny, to ten kibic wstaje, a oglądalności pokazują, że no mam rzeszę fanów i dziękuję im, że oglądają mnie i kibicują mnie, nie patrząc na to, co ktoś na mnie pisze i tak dalej, bo mówię, no i do internetu ma dzisiaj dostęp każdy i można pisać tam różne rzeczy. A powiedz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o polskich bokserów w Stanach Zjednoczonych? Masz jakiegoś, nie wiem, pięściarza, kolegę, no nie wiem, tak strzelę, Wacha, czy któregoś z tych zawodników spotykacie się jakoś, czy raczej każdy idzie w swoją stronę i idzie swoim torem? Znaczy Mariusza to tam nie widziałem w Stanach, bo jest chyba w Polsce. Jest to ciężki rynek, bardzo ciężki i przebicie w Ameryce, w USA największej mekce boksu jest bardzo ciężko, no, zdobyć tam fanów, kibiców. Dlatego ja tylko mogę życzyć rodakom, by walczyli i zwyciężali, ale to nie jest taki łatwy biznes, to jest bardzo ciężka praca i dobicie się do wierzchołka w USA udaje się nie liczy. A Tomek, powiedz, a ty myślałeś o tym, żeby na przykład już powoli tworzyć grupę Adamek Team albo Adamek Promotion, która... Nie myślę o tym, bo jeżeli zacznę myśleć już o tym, to wtedy trzeba było
zajmować się tylko tym biznesem. No, dzisiaj myślę tylko o sobie i moja głowa jest właśnie na sali, bo tam ma być głowa każdego pięściarza. Trening, dom, jedzenie, panie. I to jest moja praca i jestem w 100% na sali. Jeżeli zacznę robić inne biznesy, to są, potargam się po prostu i nie wykonam mojej pracy do końca w 100%, a niestety z tego żyję i zawsze, czyli cokolwiek robię w moim życiu, czyli pięściarstwo, wykonuję to na 100%. A powiedz, jeżeli chodzi o doping w sporcie, bo ostatnimi czasy wszyscy krzyczą w mediach, że trzeba wprowadzić dodatkowe testy antydopingowe. Tomek, ty byś był za tym? Ja myślę, że to jest trudny temat, bo tak naprawdę jeżeli nie wiem, jesteś zdrowy i silny, to ty potrzebujesz tylko witamin, a dzisiaj taki dostęp jak w USA do witamin, do odżywek, gdzie ja nie wiem, nie wierzę, bo ja nie znam tematu, kto ma, czy kto, co ktoś bierze, ale ja od jakiegoś czasu używam odżywek amerykańskich. Czują się świetnie, ja nie potrzebuję żadnego tematu i w ogóle jak słyszę o takich bzdurach, że ktoś tam mówi, czy jak walka tam Pacquiao Mayweather, że oni chcą testy, czy tak dalej, to myślę, że to nie ma sensu. Bo wiesz, że ostatnimi czasy właśnie to, że tak powiem, wyszło na pierwszy tor, dlatego że po kolei można powiedzieć, że André Berto, później Lemont Pretterson, jeszcze teraz okazało się, że Antonio Tarver u wszystkich, no ta komisja stanowa wykryła środki dopingujące. Mimo wszystko myślisz, że nie wiem, takie wyrywkowe badania antydopingowe to nie jest dobry pomysł? Na pewno sport powinien być czysty i jeżeli próbujesz tych rzeczy, czy złych rzeczy, no to powinieneś ponieść konsekwencje. Bo właściwie, Tomek, pytam z tego względu, że ty jesteś zawodnikiem aktywnym, walczysz z zawodnikami na wysokim poziomie, nie obawiasz się tego, że kiedyś ktoś, no nazwę to nie wiem, nakoksowany wyjdzie do ciebie do ringu i może zrobić ci krzywdę? Ale to by znaczyło, że jeżeli weźmiesz specyfiki, to znaczy, że masz wygrać ze mną? Nie. Bo ja jestem też przygotowany i mówię, że są takie dziś suplementy w USA, że potrafisz być silny i nie potrzebujesz tych rzeczy, a jeżeli ktoś sięga po coś tam dodatkowego, to znaczy, że ma słabość i myśli, że jeżeli coś będzie zażywał, będzie silniejszy i lepszy. To jest błędne myślenie. To miał Tarver, bo ja nawet nie wiem, co tam wyszło, że Tarver używał. To znaczy, tam było napisane, na razie jest tylko lakonicznie, że to były sterydy. Nie jest wiadome dokładnie, bo to wiadomo, komisja od razu nie ujawnia wszystkiego, prawda, wyników badań, ale jest napisane, że tak powiem, że sterydów zażywał, więc wychodzi na to, że coś musiał brać przed walką, skoro wykazały to badania. Tomek, a tak jeszcze zmieniając temat, zanim przejdziemy do ostatnich pytań. Ty, jeżeli chodzi o swoją przyszłość, powiedz, jak widzisz teraz budowanie swojej przyszłości w oparciu o to, że dążysz do Mistrzostwa Świata? Ile tych walk Tomkowi Adamkowi do walki o pas zostało? Bo wysoko jesteś w rankingu, jak sam to podkreśliłeś. Jest plan walczenia wrzesień i grudzień i taki jest plan na ten rok. Oczywiście myślę tylko o wrześniu, bo każda walka, zwycięska walka, coś wnosi do mojego życia. Jeżeli wygrywam, pchnę się w górę. I to jest plan na ten rok, a w przyszłym roku chcę toczyć znów wielkie walki, czy skoczyć na telewizję HBO, dostać jakieś wielkie walki, by znów dostać walkę o Mistrzostwo Świata. No, nie ma innej drogi w boksie. Nie dostaje się jednej walki, drugiej o Mistrzostwo Świata, no bo na to trzeba zapracować. A powiedz, nie boisz się czegoś takiego, że jakby walka z Kliczko zablokuje ci to wejście do HBO, bo bracia Kliczko są kompletnie nielubiani przez tą stację i uważani za pięściarzy nudni. Zanim taką walkę dostanę, to trzeba stoczyć walkę na HBO. Jest Fred Mitchell, jest Aurola i tam trzeba po prostu taką walkę dostać, a potem HBO na pewno taką walkę może zorganizować, bo przecież to są największe stacje, jeśli chodzi o płatności i dla nich to jest możliwe. A ten Mitchell to jest taki realny zawodnik, jeżeli chodzi o wrzesień?
No, wrzesień to raczej nie, bo będę walczył na telewizji NBC, on walczy na HBO. Tak. Na pewno jest tam kilka nazwisk, ale tego nazwiska nie. Tomek, a powiedz, jeżeli chodzi o twoją osobę jeszcze, jeśli chodzi o całą tą otoczkę, ty jesteś psychicznie już na tyle mocny, że każde słowa krytyki, można powiedzieć, spływają po tobie jak po kaczce, czy przejmujesz się opiniami ludzi z boku? Zawsze spływało, ja nawet nie czytam, czasami słyszę, że ktoś tam coś mi powie, nie czytam komentarzy, bo znam internet, wiemy, kto tu pisze i domyślam się przecież, że są też, to są dzieci, czy złośliwi ludzie, ale moje miejsce to jest ringi i sprzedaje się w sposób właśnie ten właściwy w ringu, walką, bo tak się sprzedaje. Nie gadaniem, nie obgadywaniem, bo to nic naprawdę nie daje. No. Jeszcze walką, powtarzam, nie wiem po raz który, walką jeszcze nikt walki nie wygrał, nie zdobył mistrzostwa świata, więc tylko wojnami ringowymi zdobywasz serca kibiców i oni rodzą cię oglądać. Tomek, ile jeszcze czasu spędzisz w Polsce? Ile jeszcze czasu tutaj zabawisz? Ja myślałem, że jeszcze będę około 2 tygodni i pora wracać, znów sklimatyzować się, no bo jednak aklimatyzacja daje się we znaki i Roger będzie przyjeżdżał. Być może ja wam skoczę jeszcze kilka dni do niego i razem przylecimy na obóz 8-tygodniowy. Dobrze. Tomek, dziękuję ci bardzo serdecznie. Życzę ci powodzenia w kolejnej walce.